Cześć, jestem Krzysiek, a to jest 18 odcinek Podmasu 2021. Do świąt pozostało 7 dni, czyli szybka matma i wychodzi na to, że to jest równo tydzień. Poprzedni odcinek Podmasu 2021 możesz odnaleźć w podcastynacji, a jutrzejszy odcinek opublikują Nerdy Nocą. Polecam wszystkie odcinki, zarówno te, które były, jak i te, które będą. Jeszcze w ramach słowa wstępu wyjaśnię, czym jest podmas, jeżeli pierwszy raz się z tym spotkałeś. Podmas to wspólne, codzienne, podcastowe odliczanie do świąt Bożego Narodzenia. Każdego dnia, aż do świąt, zaangażowani w akcję podcasterzy i podcasterki będą publikować w ramach swoich podcastów bonusowe odcinki, w których w swój autorski, wyjątkowy sposób poruszą świąteczną tematykę. Znajdziecie tu inspirujące historie, przydatne porady, rozwijające wiadomości i mnóstwo ciekawostek. Mam nadzieję, że podmas pomoże Wam poczuć świąteczną atmosferę, ale też będzie dobrą okazją do poznania i polubienia nowych słuchowisk. Odcinki podmasu znajdziecie pod hashtagiem Polski Podmas w aplikacjach do słuchania podcastów i w mediach społecznościowych oraz na playliście Polski Podmas 2021 na Spotify i YouTubie. Serdecznie zapraszamy. Jak wspomniałem, do świąt tydzień, ostatni weekend przed świętami, więc pewnie u Ciebie przygotowania pełną parą. Kontynuuj przygotowania, a ja opowiem Ci pewną historię. Zaczyna się ona dość dawno temu, w czasach mojego dzieciństwa. Odkąd pamiętam, święta Bożego Narodzenia były wyjątkowo wręcz magiczne. Zaczynało się od wspólnego ubierania choinki. Stawialiśmy ją na stołku, aby było więcej miejsca na prezenty. Oczywiście. Bombek mieliśmy sporo. Kolekcjonowanie na przestrzeni wielu lat. Była nawet bombka 50-letnia. Dla mnie, 7-latka, był to niewyobrażalny wiek. Choinka stała u nas zwykle od początku grudnia do lutego. Po ubraniu choinki było tylko lepiej. Była przerwa świąteczna od szkoły. Zjeżdżali się do mnie moi kuzyni, z którymi wychowywałem się jak z braćmi. Zostawali oni u mnie aż do nowego roku. W święta były oczywiście prezenty, a w telewizji same amerykańskie hity nie do obejrzenia w zwykłe dni. Wspomnę chociażby takie świąteczne filmy jak Święta w krzywym zwierciadle, czyli Święta u Griswoldów, Kevin sam w domu, Szklana pułapka. No, Kevin został w telewizji do dzisiaj. A jeśli masz poniżej 30 lat, to powiem tylko, że akcja dwóch pierwszych części Szklanej pułapki działa się właśnie w święta. Tak wyglądały dla mnie typowe święta i nie wyobrażałem sobie, aby mogły wyglądać inaczej. Do czasu. Do czasu, gdy moi kuzyni, obaj byli starsi, wyrośli z rodzinnych świąt. Co naturalne, woleli spędzać czas ze swoimi znajomymi i każdy taki etap przechodzi. Także pod koniec podstawówki nasze mieszkanie nie było już tak pełne na święta jak wcześniej. Mi po jakimś czasie też znudziło się ubieranie choinki, więc mama została sama z tym obowiązkiem. W liceum też dojrzałem do etapu, że szukałem bardziej towarzystwa u rówieśników niż u rodziny. Był to też czas, gdy dysonans między zachowaniem się ludzi w święta, a tym, co było na co dzień, stawał się nie do przeoczenia. W końcu, pod koniec liceum, święta dla mnie zupełnie spowszedniały. Oczywiście były rodzinne spotkania i było bardzo miło, ale gdy tylko się kończyły, następowała zwykła codzienność. Doszedłem do wniosku, że tak to pewnie jest, tak musi być i każdy tak ma, że po prostu wyrasta z magii świąt. Minęło trochę lat i z moją wspaniałą żoną zaczęliśmy piec pierniki świąteczne w przedświąteczną sobotę. Tak, wypada to właśnie dzisiaj. Niedługo po powstaniu tego zwyczaju na świat przyszły nasze bliźniaki. Przed ich pierwszymi świętami zrobiliśmy sobie rodzinną sesję zdjęciową. Ze zdjęć chłopaków zrobiliśmy kartki świąteczne i wysyłaliśmy całej rodzinie oraz kalendarze, które dostały na święta babcie i prababcia. Całą akcję powtórzyliśmy za rok. Gdy dzieciaki dorosły,
nadszedł czas na naturalną choinkę. I tu mały tip. Są choinki o niekujących igłach. Świetna sprawa, gdy się ma małe dzieci, ale gdy się jest starszym, to ta choinka nadal nie kuje, więc szczerze polecam każdemu. Gdy dzieci zrobiły się nieco starsze, zaczęły pomagać nam w pieczeniu świątecznych pierników. I tak jak już to kilka razy wspomniałem, dziś będziemy całą rodziną piec pierniki. Ja zrobię ciasto, chłopaki będą wycinać kształty, a później razem z mamą będą je dekorowali. Kolejną rzeczą, którą zaczęliśmy robić w święta, to własnoręcznie robione kalendarze adwentowe. Kupujemy jakieś drobiazgi, niekoniecznie do jedzenia, pakujemy je w papier prezentowy, przywiązujemy do zwykłego wieszaka na ubrania, a dzieciaki codziennie odcinają jedną paczuszkę. Dzięki tym wszystkim zwyczajom, które stopniowo pojawiały się u nas w domu, świąteczna magia znów we mnie odżyła. Czas świąt jest ponownie wyjątkowy i czuję się, jakbym to ja znów był małym dzieckiem. Pozostaje mi życzyć Tobie, aby te święta były wyjątkowe, udane, rodzinne, takie jakich oczekujesz. I przypominam o pozostałych odcinkach Podmasu 2021. Wczorajszy odcinek znajdziesz u Podcastynacji, a jutro, już nie mogę się doczekać, bo zżera mnie ciekawość, co w święta robią nerdy nocą. Tato, tato, dlaczego sierupki oglądają seriale? Nie wiem. Bo się wkręciły.